Rośliny w wersji mini. To temat dzisiejszego odcinka z cyklu dom Pełen kwiatów. Zapraszam. Bo niewielkie rośliny stają się coraz popularniejsze. O domowych roślinach doniczkowych, które dorastają do dużych, czasami wręcz olbrzymich rozmiarów, już mówiliśmy na naszym kanale. Pora więc na ich odwrotność, a jest tu wiele gatunków, które możemy zaprosić do naszych domów. I są to zarówno rośliny kwitnące, jak i ozdobne z liści. O liściach w soczyście zielonym kolorze lub liściach kolorowych. Wyjątkowe i oryginalne. Idealne do udekorowania naszych mieszkań, a nadają się do każdego wnętrza, ponieważ zajmują niewiele miejsca. Każdy może wybrać dla siebie jakiegoś maluszka. Najczęściej takie maluszki kupują osoby, które interesują się uprawą roślin w szkle. Warto pamiętać, że część z nich pozostanie miniaturowa przez dłuższy czas, ale niektóre będą dość szybko przerastać. Tak będzie na przykład z tym wigowcem sprężystym w odmianie Tineke, o bardzo ciekawych biało-zielonych liściach. Ta miniaturowa roślina tak naprawdę jest młodą sadzonką. Z czasem zacznie rosnąć i po kilku latach może osiągnąć już całkiem spore rozmiary. Dość szybko będzie rosła także Ginura, o charakterystycznych liściach pokrytych fioletowym meszkiem. Paprocie także z czasem zaczynają mieć coraz większe liście i po roku lub dwóch nie będą już przypominać swoich miniaturowych wersji. Niekiedy producenci Ci roślin stosują preparaty, tak zwane regulatory wzrostu, które ograniczają rozwój roślin, dzięki czemu pozostają one niewielkie. Po zakupie jednak zaczynają one już rosnąć w sposób naturalny i tracą swój karłowaty pokrój. Ale są też takie gatunki, które pozostaną niewielkie praktycznie przez cały czas. Mogą się czasami rozrastać na boki, ale nigdy nie staną się olbrzymami. Przykładem mogą tu być fitonie drobnolistne, których liście w zależności od odmiany mogą mieć różne kolory i różne żyłkowanie. Lub ten sukulent o łacińskiej nazwie Sinocrasula unanensis jego wysokość nigdy nie przekroczy 10 cm. Warto na to zwrócić uwagę przy zakupie, zwłaszcza gdy zależy nam, żeby nasza kompozycja w szkle tudzież w innym pojemniku pozostała w takiej samej formie przez dłuższy czas. Jeżeli nie chcemy uprawiać tego typu roślin w szkle, możemy je w domu wyeksponować na dwa sposoby: albo w niewielkich doniczkach, albo w kompozycjach jedno lub wielogatunkowych. W niewielkich doniczkach pielęgnacja i uprawa roślin zazwyczaj jest trudniejsza niż pielęgnacja roślin rosnących w większych pojemnikach. Im mniejsza doniczka, tym podłoże szybciej przesycha i szybciej wyczerpują się składniki pokarmowe. Należy więc w takim wypadku pamiętać o systematycznym podlewaniu i nawożeniu. Znacznie częściej musimy sięgać po konewkę w przypadku roślin preferujących wilgoć, do których zalicza się na przykład większość paproci. Wtedy takie mini rośliny musimy podlewać nawet codziennie lub co 2-3 dni. Nieco łatwiej jest z kaktusami i pozostałymi sukulentami, one wybaczą nam krótkotrwałe przesuszenia. Nadają się więc bardziej do uprawy w pojedynczych małych osłonkach niż gatunki np. o ozdobnych liściach. Ale te rośliny w we wersji mini możemy posadzić w większych pojemnikach w przeróżnych kompozycjach. Tu przykład z odcinka o fitoniach, gdzie w jednej donicy, oprócz fitonii, posadziłam miniaturową palmę areka i niewielki skrzydłokwiat. Mając do dyspozycji większą ilość podłoża, możemy rzadziej podlewać takie rośliny. Dopóki sadzimy gatunki o mniej więcej takich samych wymaganiach, ich uprawa będzie w takim nasadzeniu łatwiejsza. A to przykład drugiej kompozycji, gdzie posadzę u naszego figowca sprężystego, dwie paprotki i dwie fitonie. Najlepiej jest w tym celu użyć pojemnika z otworami drenażowymi na dnie, które będą odprowadzać nadmiar wody. Jeżeli użyjemy osłonki lub np. tak jak ja misy bez otworów drenażowych, należy na dnie zrobić warstwę drenażową z karamzytu lub kamieni czy grysu, na który wysypujemy podłoże. Może być to podłoże uniwersalne. Taka kompozycja jest bardziej zestawieniem florystycznym niż uprawnym. Ja akurat pozostawię moje miniaturki w takiej postaci przez kilka miesięcy. Jak zauważę, że zaczynają się gorzej czuć, zmienię im miejsce i stworzę coś nowego. W końcu uprawa roślin to zabawa. Do tego czasu będę musiała bardzo pilnować podlewania tego nasadzenia, żeby rośliny nie miały za sucho ani za mokro o co bardzo łatwo w pojemnikach bez otworów drenażowych. Od czasu do czasu będę też nakłuwać podłoże cienkim patyczkiem, np. od szaszłyków, żeby lepiej napowietrzyć ziemię. Po przesadzeniu do dobrej jakości podłoża, które ma startową dawkę nawozu, nie musimy tych roślin nawozić przez następne mniej więcej 2 miesiące. Potem można je delikatnie zasilać nawozem do roślin zielonych. Uzupełnieniem całości mojej kompozycji będzie kora i mech. Między roślinki trafi kilka kawałków kory, którą przyniosłam z ogrodu i kawałeczek zasuszonego mchu. Dzięki temu i dzięki paprociom całość nabiera nieco leśnego charakteru. A fikus i fitonia przebarwiające się lekko na różowo dodają nieco bajkowego klimatu. Wśród maluchów oferowanych w kwieciarniach i sklepach ogrodniczych bardzo często znajdziemy kaktusy i sukulenty. One również razem w jednej kompozycji stworzą bardzo ciekawą roślinną dekorację. Kaktusy i pozostałe sukulenty możemy sadzić razem bez większych obaw, ponieważ zazwyczaj mają one podobne wymagania. Lubią podłoże przepuszczalne. Warto więc w ich przypadku użyć podłoża do kaktusów i sukulentów. Najczęściej lubią też słońce, więc można je potem ustawić na parapecie lub w jakimś innym miejscu od strony południowej. Układ kompozycji zależy już od naszych upodobań, gustu i umiejętności. Z mini kaktusów w większej ilości można na przykład stworzyć mini pustynny krajobraz w Donicy. W mojej znalazło się między innymi miejsce dla małej opuncji echino kaktusa i wcześniej wspomnianego grubosza przypominającego jeża. Przesadzanie kaktusów nie należy do zadań najłatwiejszych, ale można się wspomóc kartką papieru lub folią bąbelkową. Nie polecam za bardzo rękawic, ponieważ ciernie niektórych kaktusów bardzo łatwo się w nie wbijają i nie tylko nie uchronią nas one przed pokłuciem, ale także będą do wyrzucenia, bo nie będziemy w stanie potem wyciągnąć wszystkich tych cierni z naszych rękawiczek. W sukulentowo-kaktusowych kompozycjach bardzo dobrze sprawdzają się kamienie imitujące skały lub patyki wyglądające jak wysuszone drzewa bez liści. Możemy też całość posypać piaskiem, żeby miało jeszcze bardziej pustynny charakter. Domowe rośliny doniczkowe w wersji mini zachęcają do eksperymentowania i zabawy w zielone. Trudno odmówić sobie takiej przyjemności. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Dom pełen kwiatów.